zamknięta w sobie, szukasz ucieczki. Boisz się wyjść, boisz się chcieć. Wiem, jak jest trudno strach przezwyciężyć, na przekór życiu nadawać mu sens. Wszystkim nam brakuje szczęścia. Masz to, na co godzisz się. Każda droga jest łatwiejsza, gdy widzisz to, co dobre jest. Kwiecień 2017 rok. Długo nie nagrywałam mojego wideobloga. Miałam trochę zajęć. No i myślę, że już czas powiedzieć kilka słów do kamery. Mówienie jest na pewno fajniejszą formą niż pisanie, bo jest takie bardziej spontaniczne. Minęły niedawno święta wielkanocne. No i teraz wracamy do rzeczywistości. Trzeba zająć się pracą. Ostatnio trochę mniejszą wykazywałam aktywność w internecie, ponieważ miałam tutaj problemy z różnymi internetowymi hejterami i trollami. Nie nagrywałam wideoblogów, nie miałam po prostu nic do powiedzenia. W lutym i w marcu zostałam zaatakowana przez armię ponad 1000 troli i hejterów, którzy się skupiają na różnych grupach dyskusyjnych Facebooka, na przykład Atomowa Alternatywa, podobne grupy z Atomową Alternatywą w nazwie i też różne grupy polityczne. I mianowicie, no właściwie muszę się zastanawiać nad każdym zamieszczanym na Facebooku wpisem, zdjęciem, zdaniem, bo jest to potem analizowane przez bardzo dużo osób, które szukają dziury w całym i szukają jakichś moich nie do końca jasno wypowiedzianych myśli, czy jakichś czasami niewłaściwych spostrzeżeń i oczywiście to jest opisywane. No ja nie mogę sobie pozwolić na zamieszczanie jakichś prywatnych, osobistych zdjęć nie do końca dobrych technicznie, bo jestem od razu wyśmiewana, że jestem beznadziejnym fotografem, że moja firma, a prowadzę działalność gospodarczą, fotograficzną i filmową, że moja firma nic nie umie zrobić. Także ja nie mogę sobie wrzucić na Facebooka, na mój profil taki prywatno-zawodowy, jakiegoś przypadkowo zrobionego w autobusie filmu, czy jakiegoś zdjęcia gdzieś na ulicy pstryknięte, tylko to muszą być po prostu jakieś arcydzieła fotograficzne. Bo jeśli dam coś takiego normalnego, to jestem wyśmiewana. W ogóle zastanawiam się, dlaczego Facebook akceptuje tak dużo agresji, różnych zachowań właśnie w tych lewicowych środowiskach. Pozwala obrażać katolików, pozwala obrażać Polaków. I właściwie ta cenzura nie działa w drugą stronę. Dziennikarze, środowiska prawicowe są cenzurowani, mają blokowane konta. Natomiast wszyscy ci, którzy wyśmiewają aktualny rząd i katolików, cały czas bardzo dobrze funkcjonują na Facebooku, nikt ich nie blokuje. Nie wiem, z czego to wynika, ale nie będę jak gdyby się tym zastanawiać. Więc ponieważ ograniczyłam trochę moje wpisy, trochę tutaj te ataki się
uspokoiłem. No ale to jest pewnie tylko cisza przed burzą i znowu za chwilę następna grupa osób będzie się wypowiadać na mój temat. Natomiast muszę się zastanowić, co chciałam jeszcze powiedzieć w tym blogu, bo ja nie czytam z kartki, ani nie mam nic przygotowanego, tylko sobie włączam kamerę i coś mówię. Także może na chwilę zatrzymam kamerę i jeszcze się zastanowię, co bym chciała powiedzieć na temat jakichś ostatnich wydarzeń. To zatrzymujemy. O, tutaj mam, robimy sobie najazd na oczy. Mam dużo sił, lecz ufać nie będę, choć dobry los dał, co chciałam mieć. Kiedyś dla ciebie byłam diament.